Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 23. sesji Rady Powiatu Sejneńskiego. Na dzisiejszych obradach witam Wysoką Radę, witam panów starostów, witam w szczególności zaproszonych gości. Dzisiaj nasze obrady zaszczycili pan Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy pana Kazimierza Gwiazdowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy Piotra Palusiaka, asystenta posła Krzysztofa Jurgiela. Witam pana Waldemara Kwatryskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, zarazem dyrektora naszego SPZ w Sejnach. Witam pana Arkadiusza Nowalskiego, burmistrza miasta Sejny. Witam panią Barbarę Miszkiel, prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. Witam panią Dorotę Bykowską, skarbnika powiatu sejneńskiego, pana Marka Ślusarza, sekretarza powiatu, pana Bogdana Fidrycha, kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Witam pana Jarosława Polęsa, kierownika Powiatowego Zarządu Dróg. Witam pana Andrzeja Małkińskiego, dyrektora Zespołu Szkół Kształcących w Sejmie. Witam wszystkich raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Pragnę przypomnieć, że sesja jest nagrywana, że nagranie będzie udostępnione na stronach starostwa, jak też w biuletynie informacji publicznej. W związku z tym prosiłbym, aby wszelkie wypowiedzi były kierowane do mikrofonu, ponieważ również mamy obowiązek tłumaczenia i tworzenia napisów dla osób niesłyszących. Proponowany porządek Wysoka Rada otrzymała. Nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku. To pozwolicie, że dzisiaj już nie będę czytał i przejdziemy do punktu drugiego, wystąpienia zaproszonych gości. W związku z tym pana ministra, pana posła proszę, byście panowie mogli przejść tutaj, będzie wygodniej, będziemy może wokoło, tak tutaj koło panów starostów. Bardzo proszę, panie pośle też. Dziękuję bardzo. I cóż, poprosimy pana ministra, pana posła. Europosła Krzysztofa Jurgiela o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie na siedząco, to będzie jakoś tak wygodniej. Dziękuję serdecznie za zaproszenie w imieniu moim i Kazimierza na dzisiejsze spotkanie. Co prawda od prawie roku planowaliśmy zorganizowanie sesji takiej programowej dotyczącej polityki rozwoju kraju, czy też Unii Europejskiej, no i szczególnie powiatów i miasteczek. No niestety, jak wiemy, te warunki, które są, wynikają z pandemii, no nie pozwoliły, żeby zrobić taką konferencję, ale wszystko przed nami dzisiaj. Nie będę tutaj przedłużał, ale chcę, jak już będzie pierwsza możliwość zorganizowania takiej konferencji dotyczącej rozwoju dla na terenie powiatu sejneńskiego z udziałem zaproszonych gości, a więc tych, którzy decydują o decyzjach w zakresie polityki rozwoju, czy to marszałka, wojewodę, czy też przedstawicieli rządu z rolnictwa, czy może z polityki regionalnej. Także to jeszcze przed nami i obiecujemy tutaj, że jak już będą możliwe warunki do realizacji tego, to takie spotkanie odbędzie się. Jeszcze przed nami czas w tym zakresie, dlatego że nowa perspektywa finansowa, która miała rozpocząć się od 1 stycznia 2001 roku, ona rozpocznie się dopiero w 2003 roku, a więc te wszystkie dokumenty programowe, które są opracowywane przez polski rząd, przez marszałków województw, też powinny być w jakiejś części
opracowywane przez powiaty i przez miasta, tak zwane plany rozwoju, to będą obowiązały od roku 2003. Ja już od ponad 25 lat zajmuję się polityką rozwoju, także to jest moje takie jakby drugie najważniejsze zainteresowanie. Byłem, i przypomnę, tylko prezydentem Białegostoku, później posłem, cały czas 23 lata już członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak byłem w parlamencie, i też przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że starałem się w swojej działalności tej politycznej współpracować z różnymi środowiskami, bo jeśli mówimy o rozwoju danych obszarów, to najlepiej jak ten dialog występuje, że te pomysły, które są zgłaszane przez pewne środowiska, są one później uwzględniane przez decydentów. Byłem też tutaj w roku 97 w Sejnach, wtedy byłem członkiem Sejmu z Akcji Wyborczej Solidarność. Zabiegaliśmy o środki na budowę oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnia, jak pamiętam, została wybudowana. Co prawda później, jak wiemy, były różnego rodzaju z tym związane kłopoty, ale już wtedy, tak jak mówię, jakieś były moje kontakty z Sejnami. Potem z różnych względów one były coraz rzadsze, natomiast no, od jakiegoś czasu postanowiłem wspierać obszary, które są nazywane w polityce rozwoju obszarami zapóźnionymi, bo do takich należą Sejny. I czym się zajmuję właśnie w parlamencie? W parlamencie zajmuję się rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. To jest ten główny mój obszar, wynikający też z wieloletnich zainteresowań, ale też z funkcji, jakie wykonywałem dwukrotnie jako minister rolnictwa i rozwoju wsi. Realizowałem też zadania związane z polityki rolnej rządu i do tego przygotowywaliśmy i przygotowujemy pewne dokumenty programowe. A więc mamy pakiet legislacyjny wspólnej polityki rolnej. On został już zgłoszony przez Komisję Europejską w roku 2018, w czerwcu. Akurat ja przestałem być wtedy ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, ale te projekty były zgłaszane przez nas do Komisji Europejskiej, bo sama procedura programowania rozwoju obszarów wiejskich to już rozpoczęła się w roku 2015-16, wtedy zacząłem być ministrem rolnictwa i rozwoju wsi i wtedy przedstawialiśmy stanowiska Polski dotyczące kształtu tej naszej wspólnej polityki rolnej. Były to stanowiska najpierw resortu, potem stanowiska rządu i na podstawie tych wszystkich stanowisk wszystkich państw Komisja Europejska przygotowała projekt polityki rolnej dla Unii Europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich. Od tego czasu rozpoczęły się prace w Parlamencie Europejskim, a także ta procedura wygląda tak, że jest Parlament Europejski, ale też Rada Ministrów do Spraw Rolnictwa i Komisja Europejska. I w tym trójkącie trwają prace. Trwały one rok, ale jak wiemy, w maju 2019 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego i wtedy no, dzięki no, znacznemu poparciu też wśród państwa, także chciałem podziękować tym, którzy głosowali, a tym, którzy nie głosowali, to będę chciał udowodnić, żeby żałowali swojego głosu, że oddali na kogo innego. Natomiast tutaj zaczęła się praca w parlamencie. Powiem szczerze, że no wszystko to tam wolno się miele, bo dlatego mamy dwuletnie okres przejściowy, powinno już od stycznia to wszystko działać, wydawane środki, a tak dopiero będą 2023 roku. Są tam trzy rozporządzenia, ja jestem sprawozdawcą do rozporządzenia tak zwanego horyzontalnego, do finansowania i zarządzania wspólną polityką rolną. Drugie ważne rozporządzenie dotyczy Krajowego Planu Strategicznego i trzecie dotyczące rynków rolnych. Najważniejsze jest z punktu widzenia rozwoju lokalnego
Krajowy Plan Strategiczny. Ten Krajowy Plan Strategiczny też jest opracowany już od kilku lat, bo najpierw zrobiliśmy, jeszcze ja byłem, analizy dla poszczególnych województw. Ja powołałem takie zespoły wojewódzkie do spraw rolnictwa. Te zespoły, tym zespołami kierowali szefowie ODR-ów i wicewojewoda odpowiedzialny za rolnictwo. Przygotowano analizę SWOT rolnictwa obszarów wiejskich w danym województwie, a także kierunki interwencji. To jest podstawą teraz do opracowanego Krajowego Planu Strategicznego. Trwają prace. Plan teraz zostanie przekazany do konsultacji. Do 15 lutego, o ile wiem, mogą środowiska poszczególne zgłaszać swoje propozycje. Jest to podstawowy dokument, który będzie realizowany na obszarach wiejskich w zakresie właśnie rozwoju i rolnictwa, i infrastruktury technicznej i społecznej. Także jeśli ktoś jeszcze nie miał możliwości, to na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest cały pakiet tych dokumentów i tam można z tym się zapoznać i ewentualnie to skorzystać z tego, swoje zdanie wyrazić. To będzie, tak jeszcze raz podkreślam, dokument, który będzie przewidywał różnego rodzaju działania, instrumenty i z tego oczywiście będą mogli korzystać i rolnicy, a także mieszkańcy obszarów wiejskich. I dlatego to powiedziałem, że zrobimy konferencję, na której będziemy o tym rozmawiali, chociaż jak wiem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ODR-y będą zobowiązane robić też takie spotkania szkoleniowe, typowo takie organizacyjne. Natomiast my jako politycy to chcemy też zrobić spotkania polityczno takie organizacyjne. To jak myślę, do 15 lutego jest pierwsza wersja tego Krajowego Planu Strategicznego. Po przyjęciu tych różnych wniosków minister rolnictwa przedstawi drugą wersję dokumentu, która będzie przekazana do Brukseli, bo taki dokument podlega zatwierdzeniu. I to jest jedno ze źródeł pozyskiwania środków na rozwój lokalny, czy to gmin, czy powiatu. Ważne, żeby każda gmina i każdy powiat zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju miały tak zwane plany rozwoju. Tutaj Państwo, jeśli jeszcze tych planów nie ma, to jest czas, żeby przyjrzeć się i w tych planach zawrzeć takie potrzeby, które są ustalone też właśnie w tym krajowym na przykład planie strategicznym, bo wtedy można z tego instrumentu korzystać. Drugim obszarem to jest wspólna polityka, czy polityka spójności. Też, bo ja jestem członkiem komisji stałym Komisji Rolnictwa, natomiast zastępcą członka w Komisji Regio, czyli Polityki Spójności. Tam mamy też cały pakiet rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy, czy to Fundusz Rozwoju Regionalnego, czy inne fundusze, i te rozporządzenia przewidują też różnego rodzaju instrumenty dotyczące rozwoju lokalnego. Tutaj natomiast będzie zawarta umowa pomiędzy Polską a Unią Europejską, w której będą określone rodzaje instrumentów i które będzie można też w planach tych rozwojowych przewidywać, potem oczywiście zabiegać o te środki. Ja tutaj w ramach trzeciego już obszaru możliwego na terenie naszego województwa, to jest program Polski Wschodniej. On będzie w ramach polityki spójności. Będą tam tradycyjnie te programy dotyczące infrastruktury środowiska, kapitału ludzkiego czy innowacji. Tutaj po raz trzeci będzie realizowany program dla Polski Wschodniej. Będzie to tylko 2,5 miliarda euro na 5 województw i tutaj trwają też prace intensywne nad ustaleniem interwencji w tym obszarze. Ja tutaj zgłosiłem i zadałem zapytanie do komisji,
europejskiej, bo był moment, w którym tego programu miało nie być, ale przy takiego różnego rodzaju i naciskach, i postawie rządu ten program został w Polsce zachowany i on będzie realizowany. Trwają prace. Pani Jarosińska, minister, przedstawiła wstępną propozycję celów, które mają być realizowane. Tutaj marszałkowie zgłosili inne obszary, bo chodzi o to, żeby z tych środków nie finansować zadań, które powinny być finansowane z tych wszystkich innych programów. I tutaj będzie też, już jest opracowana umowa partnerstwa, która przewiduje, jakie zadania będą realizowane. Komisja Europejska jednoznacznie odpowiedziała i takie jest stanowisko, że Polska prowadzi tutaj dobrą politykę, jeśli chodzi o rozwój, bo przeznacza środki na tak zwane obszary zapóźnione. A wzięło się to stąd, muszę powiedzieć, że w roku 2005-2006, wtedy jeszcze była świętej pamięci Grażyna Gęsicka, opracowaliśmy strategię rozwoju na lata 2007-2014 i wtedy ten program dla Polski Wschodniej się pojawił i został przyjęty, no potem był realizowany przez dwie kadencje przez ówczesną koalicję, która też drugi program na lata 2014-2020 opracowała i wdrażała i my teraz po raz trzeci to robimy, z tym, że w roku 2006, kiedy były wpisywane cele rozwojowe Polski do roku 2000, to były 2007-2014, to wpisaliśmy jeden cel podstawowy, rozwój obszarów wiejskich, co umożliwiało kierowanie środków na obszary wiejskie. Natomiast potem różnie było w latach 2, szczególnie 8, tam 12, no Platforma więcej środków kierowała na aglomeracje większe, na te tak zwane metropolie. My wracamy do rozwoju zrównoważonego, zresztą myślę, że to da się zauważyć, bo w ramach już tych środków, które są wydawane jeszcze ze starej perspektywy, bo środki będzie można wydawać zgodnie z zasadą N+2 do roku 2022, znacząca ilość środków jest przeznaczana na rozwój obszarów wiejskich, a już w tej nowej perspektywie generalnie jeszcze większa ilość tych środków będzie przeznaczana tak, żeby te wskaźniki rozwoju gospodarczego zbliżały się do średniej krajowej, najpierw jeśli chodzi o obszary wiejskie, a potem do Unii Europejskiej. I tutaj wspomnę o tym, że cały czas zabiegam o ten tak zwane programy rozwoju małych miast, bo takie programy były realizowane już w latach 60. w krajach Europy Zachodniej. Z odpowiedzi pani komisarz wynika, że wskazane jest takie działanie, żeby ustalić obszary, które wymagają tej interwencji i państwo będzie tutaj podejmowało te inicjatywy. W naszych programach, tych głównych, bo może chaotycznie mówię, ale nie chcę za długo tutaj przedłużać. Tym głównym naszym program to jest program Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju w roku 2017 przyjęta. Jeszcze byłem wtedy w rządzie i ta strategia jest jakby takim podstawowym dokumentem dotyczącym rozwoju kraju i tam właśnie też w tym dokumencie przewidziano obszary szczególnej interwencji i tutaj właśnie te obszary zapóźnione, na których no, potrzeba realizować programy rozwoju. Będziemy o to zabiegali, ale też jeszcze raz podkreślam, zrobimy po pierwsze konferencję, gdzie osoby, które się tym bezpośrednio zajmują, przedstawią szczegółowo i to wszystko no, do państwa. Myślę, że trzeba się tym też mocniej zainteresować i podjąć dyskusję na temat no, tutaj rozwoju i powiatu, i gmin. Wiem, że strategia jest, ale tutaj jeszcze raz trzeba się przyjrzeć. Przepraszam, że się powtarzam. To, co proponowane jest w Krajowym Planie Strategicznym, to, co jest proponowane w umowie partnerstwa i znaleźć, czy te instrumenty, one są potrzebne w naszym powiecie, w naszym województwie. Potem, jak się pisze wnioski, jak wiemy, do tych programów, to dobrze, jak to jest zawarte w strategii lokalnego
lokalnego rozwoju. Inne instrumenty, które można stosować, to są programy edukacyjne Unii Europejskiej, czy też program Horyzont Europa 2020, to jest 100 miliardów euro na innowacje i na rozwój. I to są środki unijne, ale musimy pamiętać, że nasz rząd przeznacza dużą ilość środków też nie spoza unijnych. No wiemy jak chociażby, jak mamy teraz te programy inwestycji lokalnych. Tutaj stara się rząd to, co jest możliwe przeznaczać. Jak wiemy, no, ta pandemia trochę nam przeszkadza, no bo powstaje zadłużenie państwa i ta ilość środków mogłaby być większa, no ale jest jak jest. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeśli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Proszę to traktować dzisiaj jako taką wstępne wystąpienie w tym zakresie. Wrócę do tej konferencji razem z posłem Gwiazdowskim i zaprosimy specjalistów w poszczególnych obszarach, bo tutaj chodzi o ochronę środowiska, o gospodarkę odpadami. No, tych obszarów, jak państwo jako radni wiecie, jest zgodnie z ustawą też o samorządzie bardzo wiele. Teraz rząd pracuje nad ustawą o służbie zdrowia. No, chodzą słuchy, że ma być przywrócona do zarządzania przez wojewodów. Tak jest zresztą w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości, że Narodowe Fundusze Zdrowia powinny być zlikwidowane, a zarządzanie ma powrócić tak, jak było kiedyś, przez wydziały zdrowia urzędów wojewódzkich. Ale na razie to jest na etapie dyskusji. Kierunek jest taki, do końca czerwca ma to wszystko się rozstrzygnąć. To ja na wstępie tyle. Jeśli będą jakieś pytania, to będę tak. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Rzeczywiście nasz powiat to obszary wiejskie, także dziękujemy za przybliżenie tego, co się wokół obszarów wiejskich dzieje, ewentualne perspektywy na lata bieżące. Poproszę teraz pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Tak, szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie przede wszystkim dla pana przewodniczącego, a to już wiem, że wcześniej wójta, tutaj pana starosty podziękować za zaproszenie na dzisiejszą sesję, że mogę się z państwem tutaj spotkać. Powiem, że pierwszy raz uczestniczę w sesji powiatu sejnyńskiego, a pewnie nie tylko, bo raczej posłowie często na sesje tam powiatowe czy takie po prostu nie jeździmy, bo nie zawsze też mamy zaproszenia. Może tu i lepiej, i mniej polityki ewentualnie dla państwa. Ja o sobie powiem, że jestem no przede wszystkim jestem posłem może takim bardziej samorządowym, tak, bo przez 16 lat byłem wójtem pewnej gminy, później przez dwie kadencje byłem również radnym sejmiku województwa podlaskiego, także sprawy samorządu są mi na pewno dosyć dobrze znane, bo sam się z wieloma problemami borykałem i wiem ewentualnie też, jak te problemy można w jakiś sposób przezwyciężyć. Tak? I tutaj przede wszystkim no, my jako nasz rząd, tutaj Krzysiek myślał, że powiedział większość o tym, jakie nasze programy czekają, co będzie. Ale my nie patrząc na to, w związku z trudną sytuacją, czyli z pandemią, uważaliśmy, że samorządy potrzebują środków przede wszystkim, żeby ich dofinansować w tym ciężkim okresie, bo wiadomo, że dochody samorządów spadają i tutaj właśnie powstał ten program Fundusz Inwestycji Lokalnych. Tak? Myślę, że to jest bardzo dobry program, bo to jest przede wszystkim program, który służy też również jako wkłady własne dla samorządów. Tak? Czyli tutaj, czy nawet jeżeli samorząd pozyska środki z jakiegoś ministerstwa, to również to może uznać za wkład własny. Tak? I to jest bardzo dobre, czy do środków unijnych i myślę, że wiele samorządów z tego skorzystało. Teraz obecne jest to rozstrzygnięcie. Myślę, że to było na to przeznaczonych 12 miliardów złotych i właściwie te środki już będą teraz rozdysponowane. Ale myślę, że ten program warto dalej kontynuować. Tak? W tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy to, co nie było od wielu lat robione, szczególnie dotyczy to miejscowości popegeerowskich, bo gdzie się przejeżdża przez daną miejscowość i był PGR, to widać, że tam coś takiego było. Tak? Młodzi już na pewno o tym nie pamiętają, ale starsi to dobrze pamiętają. Tak? I te miejscowości zasługują na to, żeby w jakiś sposób wspomóc. Tak? I też stworzyliśmy taki program dofinansowania dla gmin popegeerowskich.
To jest 250 milionów złotych, może nie dużo, ale tutaj wiem, że nawet miasto Sejny i okoliczne niektóre gminy również z tego programu mogą skorzystać. W naszym województwie to jest około 77 samorządów, które z tego programu mogą skorzystać. Ten program jest właśnie teraz, jest ogłoszony konkurs, on trwa do 12 stycznia, przepraszam, lutego, także samorządy mogą składać po 3 wnioski do 5 milionów złotych i to myślę, że to jest dobre. A chciałbym powiedzieć, że też jestem po rozmowach z wiceministrem Szefernakerem, który jest odpowiedzialny za ten program, także ten program będzie kontynuowany. To jest pierwsza jakby edycja, ale będą następne programy, być może środki z tego programu będą większe, także będzie można też realizować inwestycje z tego programu. Tak? Na pewno dobrym takim programem, ja jako samorządowiec powiem, że będąc wójtem takich środków kiedyś nie miałem, to jest Fundusz Dróg Samorządowych. Tak? Tutaj mamy 36 miliardów złotych na 10 lat i myślę, że tutaj samorządy to odczuwają, drogi się poprawiają. Wiem, że w powiecie tutaj też państwo realizujecie inwestycje, korzystacie z tych środków i to jest dobre, bo tutaj można powiązać środki gminy, powiatu, tak, a jeżeli nawet dwa powiaty sąsiadują, to nawet dwa powiaty, ewentualnie wtedy jest te mniejsze dofinansowanie samorządu i to jest zależne. Teraz zmieniły się, wiem, że przeliczniki, wojewoda przelicza odnośnie możliwość dofinansowania tego, czy to będzie 50, 60, czy 70, a nawet 80% w niektórych przypadkach. Tak? Tutaj co chodzi o drogę, to też jestem na, jakby w kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury. Wiem, że dobry pomysł, zresztą te wizyty tutaj ministra infrastruktury, nawet w Sejnach, tak, był i minister Adamczyk i w okolicach, wiem, że był minister Weber, świadczy o tym, że są, mamy dobre relacje, co chodzi o budowę dróg ze stroną litewską. Tak? Litwini po swojej stronie właśnie chcą też budować drogi i też przeznaczyli pewne środki, żeby to budować do granicy z Polską. Tak? Ja nie mówię o drogach ekspresowych, ale mówię o tych takich małych drogach gminnych. Tak? Oni chcą to też budować. Nasz rząd też do tego podchodzi optymistycznie. Wiem, że było spotkanie bodajże październik, czy listopad, był tutaj nasz minister. I wiem, że też będą wytypowane pewne drogi, żeby z tej naszej strony budować ten. Ale myślę, że w przyszłości można ten program by było rozszerzyć i wiadomo, że droga gminna dochodzi do drogi powiatowej, ewentualnie do innej i ten program można by było rozszerzyć, ale myślę, że to jest do dalszej jakby dyskusji, ale to jest dobre, że właśnie tutaj wspólnie, że nie tylko, bo wiem, że nasi rolnicy też mają pola, mają swoje lub też wydzierżawiają, ewentualnie po drugiej stronie z tych dróg korzystają, także myślę, że tutaj szczególnie dla powiatu sejnyńskiego na pewno jest to dobry program. Tak. I chcemy te programy realizować i myślę, że akurat moja przyjaźń, pewnie taka współpraca z powiatem sejnyńskim jest krótsza z racji tego, że ja byłem bardziej samorządowcem niż parlamentarzystą, więc Krzysiek tutaj częściej jakby przyjeżdżał i wcześniej. Ja natomiast od tamtej kadencji bodajże się do pana starosty przyjeżdżałem, do pana burmistrza. Mieliśmy pewne projekty, pewne programy i dobrze powiem, że niektóre te programy się udaje realizować. Tak? Tutaj nawet napis Krzysztof, Kazimierz, Daniel to też o czymś świadczy po prostu. Jak również no, w przypadku wiem, że takim problemem dużym była tutaj budowa hali gimnastycznej, sportowej, tak, tutaj w Sejnach, bo takiego ośrodka nie było. Pamiętam, że z panem starostą, żeśmy się spotykali w szkole tej rolniczej, tak, i tutaj z radną Anią i z tymi, którzy ewentualnie się sportem trochę zajmują. Z początku troszeczkę szło po grudzie, ale się okazało, że ta dokumentacja i zmiana przy liceum, bo pana dyrektora też byliśmy, rozmawialiśmy, że to się udało, no i ta inwestycja będzie realizowana, tak, i tutaj na pewno duże słowa dla pana ministra Jurgiela, który wspierał bardzo te inwestycje, żeby ona tutaj była. Teraz patrząc na te wszystkie środki, które utrzymaliście, jeszcze pewnie utrzymacie, to wyjdzie, że ta sala, samorząd nie będzie całkiem takim dużym obciążeniem finansowym, tak, do zrealizowania. Pani minister finansów się śmieje, coś w tym jest. Także tak to wygląda. Także myślę, że tutaj będziemy, no to co Krzysiek powiedział, robić te konferencje, bo ona już była planowana, ale w związku z pandemią została przełożona. I myślę, że dalej będziemy tutaj z państwem współpracować. Jeżeli będziecie mieli państwo jakieś, prosimy zgłaszać swoje propozycje, uwagi, tak, to co powiedział Krzysiek, najważniejsze to się przygotować, mieć swój program, który będzie można wkładać. Tak. Będą te środki z Funduszu Odbudowy, więc będzie trochę tych środków finansowych, czy to w Urzędzie Marszałkowskim, czy też w dyspozycji wojewody lub też tego i trzeba się po prostu ubiegać. Tak. Trzeba przyjąć jakiś schemat działania, co chcemy, czego dokonać i w tym kierunku iść. Tak. Ja zawsze też będąc wójtem, nie było pieniędzy, ale trzeba było
ryzykować nieraz i się później okazało, że te środki w jakiś sposób się znajdowały i można było te środki znajdywać. Tak? Takim przykładem myślę też jest hala, bo nikt nie zakładał, że się uda pozyskać tyle środków finansowych na budowę tej hali, bo ministerstwo tylko 4,5 miliona mogło na maksa dać. No ale jakiś tam zbieg okoliczności spowodował, że może być więcej, więc nieraz warto przyryzykować. Także życzę Państwu przede wszystkim, żebyście podejmowali dobre decyzje tutaj dla całego powiatu sojennickiego i życzę przede wszystkim dobrej współpracy z rządem i samorządem województwa, bo myślę, że to są tutaj z panem europosłem, który często przyjeżdża do Sejmu. Ja też z europosłem współpracuję w związku z tym, że pan poseł był kiedyś przewodniczącym Komisji Rolnictwa, ja dzisiaj jestem wiceprzewodniczącym, także ta współpraca jest na niwie takiej bardziej rolniczej, ale oczywiście nie tylko. Także wszystkiego najlepszego. Bardzo proszę, panie ministrze. Wystąpienie Kazimierza spowodowało, że jeszcze zapomniałem o czymś powiedzieć, właśnie o tym funduszu odbudowy, bo teraz jeśli chodzi o środki europejskie, to mamy budżet unijny 1 100 000 000 000, to jest wspólna polityka rolna, ale 750 miliardów to jest ten fundusz odbudowy i tutaj właśnie te konferencje będą chyba po to, bo każde województwo, w tym przypadku podlaskie, marszałek Kosicki i zarząd i sejmik składały propozycje do rządu, to było już do końca listopada, na różnego rodzaju projekty. Też tam trwają konsultacje i te projekty będą ustalone z Komisją Europejską. I takim projektem, który województwo podlaskie złożyło, jest Dolina Rolnicza 2.0. To jest 150 milionów na różne instrumenty związane z innowacjami w rolnictwie. I to, jeśli uda się, że ten projekt będzie finansowany, to będą mogli po prostu rolnicy i przedsiębiorcy rolni z tego korzystać. Dlatego jeszcze raz, tak jak mówił Kazimierz, trzeba będzie przystąpić do zapoznawania się z tymi projektami, z dokumentami. No to będzie zadanie, jak powiedziałem, ARiMR-ów i ODR-ów. One są po to, żeby służyć rolnikom, ale też takie spotkania z władzami, jak z marszałkiem, czy z przedstawicielem rządu, czy z wojewodą też moim zdaniem powinny się odbywać. Dziękujemy bardzo. Z każdego spotkania wynosimy coś dobrego. Przede wszystkim wskazówki, podpowiedzi, gdzie możemy szukać wsparcia, gdzie możemy szukać, my często mówimy, pieniążków, a żeby móc zrealizować to, co chcemy na tej ziemi sejneńskiej zrobić. A troszeczkę jest jeszcze do zrobienia. Bardzo proszę, jeżeli są krótkie zapytania do panów posłów. Natomiast jeżeli jakiś większy problem, to prosimy o złożenie na piśmie, bo tutaj biurem rady przekażemy panom posłom i wtedy jak jakiś bardziej rozległy problem, to myślę, że panowie odpowiedzą. Bardzo proszę, radny Piotalsko. Dzień dobry, panie ministrze, panie pośle. Ja króciutko chciałbym przede wszystkim jakby potwierdzić to, co powiedział pan minister i pan poseł, że ileś lat temu spotkaliśmy się z panią Anią, z panią Lucyną w Ministerstwie Rolnictwa i ten pierwszy milion, który pan minister wtedy przeznaczył razem z panem posłem na budowę powiatowego centrum sportu w Sejnach, jakby od tego się zaczęło, od naszej wizyty właśnie tutaj pani Lucyny, pani Ani u pana w Ministerstwie Rolnictwa i zaczęło się jakby, bo to był początek budowy sali. Tu trzeba wspomnieć pana burmistrza, który dołożył 100 tysięcy, no dobrze, niech będzie miasto Sejny, dołożył 100 tysięcy na dokumentację tej sali. No i tak się to potoczyło. W tej chwili już jesteśmy na etapie jakby, no, rozpoczęcia budowy. Oczywiście miało to mieć miejsce przy technikum, tak jak nazywamy rolniczym, ale tam warunki gruntowe nie pozwalały na budowę tej sali, więc przenieśliśmy to do blisko liceum. To po sąsiedzku, także nie tak daleko. Ja chciałbym, korzystając tu, że panowie są, pan minister i pan poseł do parlamentu i pan poseł do naszego parlamentu, chciałbym podziękować w imieniu rolników naszego powiatu sejneńskiego za wsparcie dotychczasowe. Ja nie używam, nie chcę używać, że my tu jesteśmy tacy zapuszczeni, ale to prawda pewna jest, panie ministrze. Więc dziękujemy za dotychczasową pomoc na nasze tu inwestycje w naszym powiecie, w naszych gminach. Myślę, że za parę lat nie będziemy już mówili, że jesteśmy zapuszczeni, będziemy mówili, że jesteśmy powiatem rozwiniętym już w miarę, no, zapóźnieni.
Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie. Jak tu mówiliście przed chwilą, że są programy, są możliwości pozyskania funduszy, czy to krajowych, czy europejskich, na nasze potrzeby, na drogi, na inne inwestycje, które na sale sportowe między innymi też, bo są budowane na naszym terenie, naszego powiatu, więc bardzo dziękujemy. A ja mam jeszcze pytanie takie do pana posła Parlamentu Europejskiego, korzystając z obecności. Takie niekoniecznie związane z tematem. Panie pośle, za dwa miesiące w nocy z 27 na 28 marca zmienimy czas z zimowego na letni. Czy jest możliwość, że już jego nie zmienimy na jesieni, bo to się ciągnie także od lat. Parlament Europejski to tak jakoś nie kłapi się tego, więc czy jest szansa, że już nie będzie zmieniony na jesieni? Bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Decyzji nie ma w tej sprawie, także nie potrafię powiedzieć. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z państwa? Pan radny Kwaterski, bardzo proszę. My będziemy do końca, więc może zróbmy. Bardzo proszę, panie Waldemarze. Proszę bardzo. Tak mówiąc szczerze, miałem nie zabierać głosu, ale tak naprawdę pan europoseł Krzysztof Jurgiel trochę mnie sprowokował, wypowiadając się na temat tego rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj zwracam się do tak naprawdę do pana posła Gwiazdowskiego. Znam pana posła od lat i wiem, jak bliskie tematy służby zdrowia są panu posłowi, a szpital w Grajewie bardzo wielu panu zawdzięcza, wiem dużo na ten temat. Nie tylko szpital grajewski, dlatego myślę, że będziemy mieli w pana pośle, w panu pośle, w osobie pana posła, takiego orędownika i wsparcia dla powiatowych szpitali, gdyż nie ma co ukrywać, jeśli wojewoda będzie decydować o oddziałach, o losie małych szpitali powiatowych, to no, decyzje mogą być bardzo radykalne. Jeśli mogę coś ewentualnie o coś poprosić, to o to, żeby może zacząć od pewnego fundamentu szpital w powiecie, ale te minimum 4 oddziały, żeby zachować, żeby jednak przyjąć jakąś taką strategię, bo jednak to będą placówki jedyne najbliższe mieszkańcom. Duże miasta mają wybór szpitali publicznych, niepublicznych, spółek, niespółek i tak dalej. A jednak ta pomoc najbliższa jest tutaj bardzo ważna i mam nadzieję, że pan poseł będzie takim naszym pośrednikiem w rozmowach z rządem, ponieważ w tej komisji, którą pan minister powołał, nie ma nikogo tam z przedstawicieli ani samorządów, ani starostów, ani dyrektorów, ani związkowców, więc będzie ten kontakt być może utrudniony. Mam nadzieję, że jakieś tam zmiany nastąpią. Także panie pośle, liczymy na to, że będzie pan naszym tutaj partnerem w tych tematach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz Arkadiusz Nowak. Ja przepraszam, bo ja tym panom posłom to bardzo często dziękuję. Oni już się chyba nudzą nawet, jak ja to robię. Także dzisiaj wyjątkowo nie, chociaż właściwie powinienem. Mam za co. Mam za co i mogę długo wymieniać. Tylko tutaj padało dużo o tej hali. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że my te pieniądze, które w największym kryzysie, ten wdowi grosz miasta Sejny pochodził z darowizny, która pojawiła się dzięki ugodzie z instytucją, z Fundacją imienia Tanasa Baranowskasa, Dom Litewski. I czasem dobrze wspomnieć tak do końca, skąd, jak zobaczcie państwo, jak zgoda buduje i bardzo wiele podmiotów tutaj dzisiaj może się chwalić tym sukcesem. Nie tylko powiat, nie tylko miasto, nie tylko panowie posłowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ania Zybert, bardzo proszę. Te wszystkie podziękowania sprowokowały właściwie mnie, żebym w tej chwili mogła też bardzo krótko i bardzo serdecznie podziękować, korzystając z obecności naszych posłów, za wszelką pomoc i tego dodania ducha, że warto inwestować. Dzisiaj wspomniana hala sportowa, kiedy budziła nasze takie wątpliwości, czy damy radę, to właśnie wy byliście, panowie, naszym tym dobrym duchem, mówiliście, damy radę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję jako radna i jako chyba przedstawiciel tutaj naszych też kolegów radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o pana ministra Jurgiela, to ja chcę powiedzieć, że ziemi Sejneńskiej pomagał już dużo, dużo wcześniej, bo bywałem jako dyrektor szkoły na komisjach rolnictwa, bo od wiek wieków pan minister był posłem i świetnie prowadził komisję rolnictwa i to nowum, które tam myśmy się dowiadywali, te podpowiedzi pozwoliły nam naprawdę na super, super egzystowanie. Także tutaj chyba już w naturze pana ministra jest to, żeby pomagać innym. Bardzo proszę, pan starosta Maciej Plesiewicz. Panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni goście, drodzy radni. Pan burmistrz sobie zrezygnował z podziękowań w kierunku naszych gości, a ja jednak sobie pozwolę w tym miejscu jednak podziękować, bo jako przedstawiciel samorządu powiatu sejneńskiego mam za co dziękować, za tą dotychczasową współpracę, która nie jest współpracą tylko od 2 lat, czyli od momentu, kiedy rozpoczęła się ta kadencja, ale współpracą, która jest kontynuowana, bo miałem jeszcze jako radny powiatowy, jako członek zarządu, później przyjemność poznać panów kilka lat wcześniej. Dlatego z tego miejsca chciałbym panom po prostu podziękować i przede wszystkim życzyć nam dalszych wspólnych sukcesów, bo nie ukrywam, że nasze sukcesy są po części też sukcesami panów. To dzięki waszemu wsparciu, waszemu zaangażowaniu, niejednokrotnie dobrej radzie, którą od was otrzymywałem, podejmowało się właściwe decyzje i te decyzje dzisiaj przekładają się na konkretne działania. Chociażby wielokrotnie już dzisiaj wspominana hala sportowa, która będzie pełniła funkcję Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach, która będzie mieściła się przy ZSO w Sejnach. Tych problemów, jeśli chodzi o nasze samorządy, nie tylko powiatowe, ale też i gminne, jest wiele. I pomimo tego, że jesteśmy najmniejszym powiatem, nasze samorządy nie dysponują potężnymi pieniędzmi, jeśli chodzi o budżety. To samo się tyczy naszego budżetu, jeśli chodzi o powiat sejneński. Jednak potrzeby są takie same, jak wszędzie. I wiem dzisiaj, że żeby coś osiągnąć, sięgnąć po jakieś środki, otrzymać te środki, zrealizować jakieś cele, potrzebne jest wsparcie. Wsparcie chociażby w samorządach lokalnych, w osobie marszałka województwa, wojewody, ale też wsparcie na najwyższym szczeblu, czyli naszych parlamentarzystów. I za to panom dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękując jednocześnie liczę na dalszą współpracę, bo naprawdę ta współpraca przynosi wymierne korzyści dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich siedzących tutaj, ale też i przede wszystkim dla naszych mieszkańców powiatu sejneńskiego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo panu staroście. Czy jeszcze panowie? No dobrze, może taka sesja się odbyła. Myślę, że następne to już będzie bez tych podziękowań, bo ja strasznie się źle czuję, jak mi dziękują tak za to, co ja powinienem robić jako wybrany przedstawiciel z tego województwa. Także my też serdecznie dziękujemy i następne spotkania, tak jak powiedziałem, pierwsze odbędzie się, jeśli będą możliwe warunki, żeby tak gdzieś na 50 osób zrobić taką konferencję. Zaprosimy odpowiednich gości. Zachęcam właśnie przed nami te niecałe 2 lata do nowego okresu programowania. Trzeba się przygotować, no i wsparcie. Przede wszystkim być przygotowanym technicznie, merytorycznie, no i potem różnego rodzaju kontakty, tak to już jest na tym świecie, pozwalają, żeby pewne zadania realizować. Pamiętam, jak w poprzedniej jeszcze kadencji Kolno na przykład mocno skorzystało, bo też mają być takie programy innowacyjne na tereny inwestycyjne i teraz mają chyba około 500 miejsc pracy, bo przecież żeby miasto się rozwijało, no to ważne jest, żeby można było lokalizować to miejsca pracy. I o to trzeba w tych planach rozwoju pamiętać. My jesteśmy do dalszej dyspozycji dla państwa. Dzisiaj mieliśmy taką uroczystą, nazwijmy to sesję, a potem się bierzemy do roboty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy jak najczęściej, żeby panowie
nas odwiedzili i podpowiedzieli, jakimi dróżkami mamy wędrować w swoim działaniu. Tymi... Mogą panowie zostać. Dobrze. Wracamy do naszego porządku obrad. Postarajmy się w miarę szybko to przeprowadzić. Przechodzimy do punktu trzeciego. A proszę, aby wszystkie osoby, które są obecne, zalogowały się. Sesja jest prawomocna. Jest nas dzisiaj 14 osób na 15 radnych. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu numer 22 przez 2020 Rady Powiatu Sieniawskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku. Wpłynął, tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście, chciałbym takie dwie drobne poprawki wnieść do protokołu poprzedniej sesji. Pierwsza dotyczyła naszej dyskusji odnośnie połączenia dwóch instytucji kultury, czyli Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. I tam wypowiedziałem taką zdanie, że wtedy jak się łączyły dwie biblioteki miejska z powiatową, jedna, pani dyrektor odchodziła wówczas na emeryturę. Tu jest zapis jednak, więc jest to różnica w znaczeniu, ponieważ wtedy nikt się nie kłócił ze sobą i było to jakby bardzo tak w sposób dobry to rozwiązane, więc nie jednak, tylko jedna z pani dyrektor odchodziła na emeryturę. I drugie, druga sprawa, tam wtedy pytałem pana kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wysokość pomocy dla rolników na terenie naszego powiatu. I tu jest użyte słowo posiłkuje się. Ja to miałem w znaczeniu sugeruje się informacjami z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnak, w których wynikało, że Urząd Pracy udzielił wsparcia dla przedsiębiorców na terenie naszego powiatu w wysokości 5 milionów. A właśnie dla rolników, dlatego między innymi przedtem dziękowałem dla naszych gości. Wsparcie dla rolników z powodu COVID-19 wyniosło prawie ponad 4,5 miliona złotych, które zostały rozdysponowane przez Agencję Restrukturyzacji, Biuro Powiatowe Agencji w naszym mieście. I chodziło mi o to właśnie, że nie posiłkuje się, a sugeruje się, ponieważ się zasugerowałem wielkością pomocy Urzędzie Pracy. No i stąd chciałbym te poprawki wnieść. Także jeszcze raz tutaj jakby podziękowania do gości za wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale powiedziane było, sugeruję, czy... Ja, nie, to w ogóle nie było powiedziane, to jest interpretacja pana przewodniczącego, że się posiłkuje. Ja nie powiedziałem tego w ogóle, po prostu, że... Nawiązałem do informacji z Urzędu Pracy, po prostu, że w związku z tym, że Urząd Pracy podał taką informację, więc ja chciałbym też uzyskać ile informacji nasze biuro powiatowe agencji przeznaczyły na ten cel. No i dzisiaj dowiedziałem się na komisjach, że prawie ponad 4,5 miliona, więc stąd wiem, jaka jest wielkość środków przeznaczone. I ja nie użyłem słowa posiłkuję się, tylko w związku z tym, no myślę, że pani przewodniczący użył słowa, ja się sugerowałem tym, co Urząd Pracy, dlatego taka zmiana. Tak, tylko to przychodzi na myśl, że trudno się domyślić, co poeta miał na myśli, także... Dlatego wnoszę poprawkę. Proszę Państwa, paragraf 40 naszego statutu w punkcie 5 szczegółowo mówi, co powinien zawierać statut i między innymi przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych wniosków itd., itd. My z racji tej, że jest nagranie, to robimy streszczenie wystąpień. Natomiast tutaj, że ja uważam, bo ja to miałem na myśli, no to ale ja nie mogę. My nie możemy odgadnąć, pisząc protokół, nie czytamy wymyśleń właśnie. Także bardzo proszę, przegłosujemy teraz wniosek kolegi Piotra Alszko o zmiany tychże zapisów, o których tutaj mówił. I w tej chwili kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tych poprawek, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy 7 przeciw, 3 wstrzymujące się i 1 osoba za, czyli wniosek radnego zostaje odrzucony. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 22 sesji
Rady Powiatu Sejnyckiego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Sekundę, kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? I nie mamy tutaj wszystkich danych. Pani Aniu. I ktoś się pomylił, to jeszcze raz. Dobrze. 11 osób za, 1 przeciw. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Informacja starosty Sejnyckiego z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. Bardzo prosimy, panie starosta. Dziękuję, panie przewodniczący. Pozwolicie państwo, że odczytam sprawozdanie na siedząco. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sejnyckiego dotyczyło okresu od 30 grudnia do dnia dzisiejszego. W wymienionym okresie odbyło się jedno posiedzenie zarządu, miało ono miejsce 20 stycznia. Oprócz bieżącej pracy w urzędzie 5 stycznia uczestniczyliśmy z panem wicesterostą w spotkaniu z Zarządem Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. Temat spotkania omawiałem na komisjach, więc żeby nie przedłużać, przejdę do kolejnych dni. 11 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOS w Sejnach, w którym uczestniczyłem osobiście. 12 stycznia uczestniczyłem w wideokonferencji organizowanej przez Wojewodę Podlaskiego, a dotyczyła ta wideokonferencja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. 13 stycznia wspólnie z wicestarostą uczestniczyliśmy w wideokonferencji na temat szczepień przeciwko COVID-19 na terenie powiatu sejnieckiego. Zorganizowana ona była przez komendanta powiatowej straży pożarnej w Sejnach. 14 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu roboczym, które odbyło się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach, a dotyczyło to spotkanie przeprowadzenia ćwiczeń studyjnych pod nazwą Brama 2021. 18 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 19 stycznia wspólnie z wicestarostą spotkaliśmy się z pracownikami warsztatu terapii zajęciowej w Sejnach. W tym dniu również spotkałem się z burmistrzem miasta Sejny. Spotkanie dotyczyło przebudowy ulicy Ogrodowej w Sejnach. Jak wspominałem, Rada Miasta zatwierdziła budżet, w którym znalazła się kwota 50 tysięcy dofinansowania na ten cel ze strony miasta Sejny. Nie ma pana burmistrza, ale chciałbym podziękować radnym, burmistrzowi za zatwierdzenie, za przydział tych środków i wsparcie samorządu powiatowego w przebudowie ulicy Ogrodowej. 20 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sejneńskiego. 22 uczestniczyłem w konwencie powiatów województwa podlaskiego. O tematyce, która była poruszana, już wspominałem, głównym tematem była kwestia szpitali powiatowych. Zostało przyjęte odpowiednie stanowisko konwentu, jeśli chodzi o szpitale powiatowe, a jest ona odpowiedzią na rozporządzenie z 23 grudnia dotyczące centralizacji podmiotów leczniczych. I nasze stanowisko jako starostów województwa podlaskiego jest dezaprobatą dla planów, jeśli chodzi o centralizację szpitali. Starostowie wyrazili się negatywnie co do tej kwestii. 28 stycznia pan wicestarosta uczestniczył w walnym zgromadzeniu spółki wodnej Szeszupę i 29, czyli w dniu dzisiejszym, odbyły się wspólne posiedzenie komisji stałych oraz obecnie odbywająca się sesja Rady Powiatu Sejneńskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są zapytania? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania radnych. Czy są z interpelacji zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sejneńskiego oraz planów pracy poszczególnych komisji
na 2021 rok. Pracowaliśmy nad tym na komisjach. Czy są jeszcze uwagi, zapytania? Plany pracy oczywiście mogą polegać ewaluacji w czasie roku i jak się pojawią problemy, to wtedy podejmujemy ten problem na kolejnym posiedzeniu. Przechodzimy do uchwały nr 23/133/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sejneńskiego oraz planów pracy poszczególnych jej komisji na 2021 rok w treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, uchwała została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu. Przedstawił szczegółowo nam pan starosta na posiedzeniu komisji. Czy mamy uwagi? Nie. Przechodzimy do uchwały nr 23/134/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu sejneńskiego w treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, uchwała została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach. Są uwagi? Bardzo proszę, radny Piotarczko. Mam tylko pytanie tutaj odnośnie tej uchwały. Już jakby na drugiej stronie jest takie, dodaje się paragraf 10a o następnej treści. Ze względu na sytuację epidemiczną Rada Społeczna będzie mogła podejmować uchwałę w trybie obiegowym. Tu właśnie prosi, żeby dodać dwa wyrazy aż do odwołania. Po prostu to jest tak napisane. No każdy przepis powinien być kiedyś odwołany, więc to właśnie prosi takie dodać dwa wyrazy z aż do odwołania. To na komisji. Ale to trzeba było zgłosić na komisjach. Ale czy, ja to rozumiem je trochę inaczej, czyli każda nasza uchwała, do każdej naszej uchwały też by trzeba było dodać aż do odwołania. Bo każda uchwała, życie życiem, podlega to ewaluacji i każda nasza uchwała powinna być, że nie wykonanie się powierza, tylko do odwołania. To nie. Panie Przewodniczący, czy mogę? Bardzo proszę, Panie Starosto. No to, ustosunkowując się do tej uwagi, uważam, że to jest bezzasadne, ponieważ regulamin nie obowiązuje do dnia jutrzejszego czy powiedzmy do przyszłego roku. Regulamin obowiązuje do momentu, kiedy zostanie zmieniony. Tak samo każdy zapis w regulaminie dotyczący jakichkolwiek spraw czy procedowania chociażby uchwał będzie obowiązywał do momentu, kiedy zostanie zmieniony. Sytuacja pandemiczna, mam nadzieję, że również kiedyś się skończy. Proszę bardzo, głosujemy uchwałę czy wniosek formalny? Słucham? Wniosek formalny. To robimy matrycę. Czy ręcznie przegłosujemy, żeby... Ręcznie. Dobrze. Kto jest za... czytam. Muszę czytać nazwiskami. Pan Franciszek Alboszta. No musimy matrycę zrobić, jak chcemy nie przeciągać, bo... Ale dlaczego pan radny nie zgłasza na komisjach takich uwag? Można przepracować to i od razu przygotować. Teraz musimy wszyscy czekać. Pytanie mam do pani
Tak. Nie, jest oczywiście, tylko że na komisjach w ogóle pan nie podejmuje żadnych tematów i to już po raz kolejny. Takie uwagi, bo można to było przygotować. No bo po to są komisje, żeby wypracować. Pani przy... Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę bardzo, z całym szacunkiem, panie radny, pan powinien, kto jak kto, ale pan powinien rozumieć, w jakiej formie pracują komisje. Są to posiedzenia robocze, gdzie procedujemy, przyjmujemy przede wszystkim materiały na sesję i wtedy jest właściwy czas na zgłaszanie uwag do treści uchwał. Wielokrotnie prosiliśmy, ale ja nie skończyłem. Pan mnie nie przerywa, bo... Proszę nie przerywać. Bo to nie jest rynek. Jeśli mogę, panie przewodniczący, dalej kontynuować. Bardzo proszę, panie starosto. Pan starosta ma byłoby głosy, dużo bardzo sprawniej, przede wszystkim i milej, jeśli wypracowane by były wszelkie, powiedzmy, ostateczne formy i uchwały uwzględniające wszelkie uwagi radnych, ale zgłoszone na komisji. Bo w ten sposób to pan dezorganizuje pracę rady. Każda uwaga na pewno byłaby przegłosowana na komisji i byłaby uwzględniona bądź nie, w zależności od tego, czego by dotyczyła i czy by była zasadna. Ale w tej sytuacji pan oczekuje czegoś, co powinno być wypracowane na komisji. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo. Proszę, radny Piotarczyk. Chciałbym zapytać samorządowców, czy sesja od czego jest? Od pracy, czy od czegoś innego? To po pierwsze. Natomiast pan starosta tu wspomniał o, że ja dezorganizuję pracę rady. Z tym się całkowicie nie zgadzam, ponieważ pewne rzeczy są to proste rzeczy. Ja mówię o rzeczach oczywistych, które powinny być. Natomiast panie starosto, to pan przypomni sobie sytuację 23 listopada 2018 roku, kiedy pan jako przyszły starosta nie zaprosił mnie na spotkanie, które organizowaliście o godzinie 11. Nie jako jedynego. Pan przypomni to sobie? I wtedy będziemy jakby na tym to rozmawiać. Ale w tej chwili, panie radny, w tej chwili dyskutujemy nad uchwałą, a nie tym, co było kiedyś tam. Bardzo proszę, skoro wniosek formalny, przegłosujemy przegłosujemy i czytam nazwiska. Za wnioskiem radnego Piotra Alczko, ażeby do czasu odwołania dopisać w tymże punkcie. Pan Franciszek Albosta? Przeciw. Pan Piotr Franciszek Alczko? Za. Pan Antoni Bałdzis? Nie ma. Pani Lucyna Fidrych? Przeciw. Ryszard Grzybowski? Przeciw. Stanisław Jastrzębski? Nie ma. Waldemar Krakowski? Przeciw. Stanisław Kwaterski? Przeciw. Jolanta Malinowska-Wiaktor? Przeciw. Maciej Tomasz Plesiewicz? Przeciw. Anna Zibert? Przeciw? Tak. Józef Ryszard Sarkiewicz, Alicja Wysocka i Janusz Krajewski, przepraszam. Też przeciw. Mamy? Jeden głos za, pozostali przeciw, a jest nas obecnych 11, czyli 12 wróciła pani. Mamy 11 przeciw. Słucham? 12 przeciw, 1 za. Czyli wniosek został odrzucony. Przechodzimy do uchwały numer 23/135/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach. O treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca się. 11 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu sejneńskiego na 2021 rok.
Pani skarbnik szczegółowo nam przedstawiła i omówiła. Uwagi, bardzo proszę, radny Piotalsko. Mam takie pytanie tutaj, ponieważ gdyby to było zapisane w związku z tym, że z sali są śmiechy, więc gdyby zapisane, nie pytałbym o to. Taka drobna uwaga, jeżeli chodzi o stronę trzecią, to zmianę tabeli dochodów. Mam nadzieję, że to jest na rok 2021, nie 20, bo tam jest rok 20. No ale dobrze, pan przewodniczący to ja przegląda, widzę dokładnie i akurat takie nam przesyła. Więc takie mam pytanie odnośnie objaśnień. Też gdyby było opisane, to nie musiałbym pytać. Jest tam... Jest tam są objaśnienia. Jest zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu o 915, zmniejszeniu o 152. Pierwszy punkt znany jest, jest opisany mieszkańcy Maronowie. Drugi punkt, nie wiem o co chodzi. Ale my to czytaliśmy właśnie. Ale to, proszę konkretnie. Ja zabieram głos na temat budżetu. To nie jest nie wiadomo o czym. Więc mam pytanie takie, o co chodzi w pytaniu w rozdziale, w punkcie trzecim, ponieważ 130 tysięcy zabieramy z geodezji kartografii i się przeznacza na wynagrodzenie. Więc to są trzynastki, czy to są podwyżki, więc chciałbym też wiedzieć. No reszta tu jest jakby już znane, ponieważ na komisji dowiedziałem się, że kosztorys 3 tysiące to jest na poprawę kosztorysu. Jeszcze są jakby wyjaśnienia. Natomiast tutaj w tych punktach, gdyby było pisane, podobnie na przykład punkt 10, realizacja projektu, gdyby było dopisane, o jaki projekt chodzi, też by było wiadomo. Więc taka prośba, żeby jednak dopisywać, bo w niektórych miejscach jest dopisane, o co tu chodzi, w niektórych nie ma. Nie byłoby pytania, gdyby było to dopisane. Dziękuję bardzo. To prośbę przyjmujemy, będziemy pisać, dopisywać. Czy jeszcze coś wyjaśnić? Nie słyszę, przechodzimy do uchwały numer 23 przez 136 przez... Ale pytałem, czy... Bo prośbę powiedziałem, że uwzględnimy. Prosimy do mikrofonu. Na co 130 tysięcy jest przeznaczone? Czy na trzynastki, czy na wynagrodzenia? Bardzo proszę, pani skarbnik zaraz odpowie. Z rozdziału 710-12 to z geodezji przynosi się 140 tysięcy na wynagrodzenia dwóch pracowników. Ponieważ geodezyjne środki są to środki znaczone o szczególnych zasadach wykonywania budżetu, a dwóch pracowników w porozumieniu z panią kierownik z Wydziału Geodezji wykluczyliśmy, bo oni pracują tak jak w geodezji, ale nie w ewidencji, no nie w ewidencji, bo geodezję dzielić na ewidencję i na tam drugi jakiś ten poddział, no. Także one będą wydatkowane, tak, wydatkowane ich wynagrodzenia w 750-20, po prostu w innym rozdziale. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały nr 23 przez 136 przez 2021 Rady Powiatu Senieckiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Senieckiego na 2021 rok o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się. Kto jest przeciw? Nie widzę. W związku z tym uchwała została przyjęta większością 10 głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian. Dziesiąty. Nie oznaczyłem. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Senieckiego na lata 2021-2027. Myślę, że uwag tutaj nie ma. Przechodzimy do uchwały nr 23 przez 137 przez 2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021-2027 o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca się i 10 osób za przyjęciem. Uchwała została podjęta.
Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny na realizację projektu poprawa jakości infrastruktury medycznej szpitala w Sejnach do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na tym debatowaliśmy na komisjach. Uwag nie widzę. Przechodzimy do uchwały numer 23/138/2021 Rady Powiatu Sejnyńskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny na realizację projektu poprawa jakości infrastruktury medycznej szpitala w Sejnach do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę radny Kwaterski o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w imieniu własnym pracowników, także pacjentów chciałbym panu staroście, zarządowi, wszystkim państwu serdecznie podziękować za te środki finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Na tym polega dobra współpraca. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2022. Pan starosta przedstawił nam na komisjach. Uwag nie widzę. W związku z tym uchwała numer 23/139/2021 Rady Powiatu Sejnyńskiego z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2022 o treści omówionej na posiedzeniu komisji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2020 rok. Pan starosta bardzo wyczerpująco nam przedstawił na komisjach. Czy jest jeszcze potrzeba jakiegoś uzupełnienia? Nie widzę, czyli informacja nas satysfakcjonuje. Przechodzimy do punktu 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sejneński. Tutaj pan starosta też wyjaśnił na komisjach. Czy jeszcze są zapytania, uwagi? Nie ma, czyli satysfakcjonuje nas przedstawiona informacja. Przechodzimy do punktu 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Nie było. Wolne wnioski i oświadczenia. I tutaj proszę państwa, chciałbym króciutko wrócić do punktu, który był omawiany na komisjach, mianowicie funkcjonowanie strzelnicy w Sejnach. Pozwoliłem sobie do państwa przesłać materiały, jakie otrzymaliśmy na Biuro Rady Powiatu. To, co wpływa do przewodniczącego, to wpływa do was, drodzy radni. Tak samo i tą informację pełno przekazałem, oczywiście z zachowaniem przepisów RODO. Sytuacja jest naprawdę bardzo zła. Bywam bardzo często na przykład na ulicy Leśnej, która przylega bezpośrednio, domy, mieszkania przylegają do tego kompleksu leśnego, gdzie jest bliziutko strzelnica. Również dużo odbyło się rozmów, bo wszystko to, co wpływa, to przynoszą ludzie, my się spotykamy. Mamy listy podpisów, tak jak było mówione, w tej chwili już i cała teczka tej korespondencji jest. Ta ostatnia decyzja pana wójta jest naprawdę zaskakująca i enigmatyczna. Przyznają, że stowarzyszenie nie zbadało poziomu hałasu, przyznają, że stowarzyszenie zrobiło oglądziny tego budynku, w którym siedział pocisk wystrzelony z broni. Niemniej stowarzyszenie nie przekazało żadnych raportów, żadnych opisów, tylko wszystko zostało jakby przedstawione w formie słownej, a nie ma dokumentacji akurat do tego.
Jest również stanowisko dyrekcji regionalnej w Białymstoku, Lasów Państwowych, gdzie omija się bardzo umiejętnie to, jakie jest przeznaczenie tego terenu. Dyrekcja nie widzi problemu. Nie widzi problemu. To, że tam jest skład, tam figuruje jako skład drewna, to, że to jest kompleks leśny, czyli nie porusza w ogóle tego, że nie figuruje to nigdzie w dokumentach jako strzelnica. Czyli jest przeznaczony grunt na cele inne niż te, które figurują w zapisach geodezyjnych, te, które figurują w dokumentacji. Bardzo tutaj dziękuję panu staroście za konkretne stanowisko, za to, że chce zorganizować następne spotkanie z zarządem, zarządem i Koła Strzelickiego, zarządem rady z instytucjami, które badają, sprawdzają, tak jak nadzór budowlany, gdzie po wielu, wielu latach w ramach rewitalizacji towarzystwo tylko ten teren przeznacza na strzelnicę. Towarzystwo uważa, że nie powinno dokonywać całego szeregu badań, ale przecież przez wiele lat strzelnica nie była użytkowana. Ktoś pozwolił na przejście osiedli, domków jednorodzinnych i nie tylko w pobliżu strzelnicy, jak również w pobliżu strzelnicy usytuowany jest szpital. I z tej strony akurat szpitala są sale operacyjne i pooperacyjne, gdzie naprawdę spokój jest potrzebny. I w tej chwili naprawdę to zagraża bezpieczeństwu, to zakłóca mir domowy wielu osób i myślę, że musimy podjąć wszelkie działania. To są nasi ludzie, to są mieszkańcy powiatu sejneńskiego. I tutaj te działania myślę, że będą podjęte i my musimy też jako Rada naprawdę zadbać o tych naszych mieszkańców, no bo po to nas wybrali, żeby mogli żyć godnie i bezpiecznie. Cały szereg innych instytucji chce się przyłączyć do tego. Rozmawiałem tu z panią przewodniczącą i stowarzyszenia, które prowadzi, też chcą się włączyć. Tak, i wspólnota Litwinów też chce się włączyć do tych działań, ażeby naprawdę ten problem rozwiązać, który jest naprawdę dużym problemem. Także będziemy informować w miarę tutaj zmian sytuacji w tym obszarze, żebyście państwo byli zorientowani. I jeżeli ktoś was pyta, to wiedzieli, o co chodzi i żebyśmy mogli podjąć takie stanowisko i takie działania, na ile nam pozwalają nasze kompetencje, na ile możemy. Bo tutaj największe kompetencje to są w rękach wójta gminy Sejn. Bardzo proszę, pan starosta. Tak jak wspomniałem, zorganizujemy najszybciej, jak to będzie możliwe, spotkanie. Oczywiście zaprosimy wszystkie strony, o których pan wspomniał i przekażemy na następnych obradach komisji, sesji informacje, które żeśmy ustalili. Będzie wtedy okazja podyskutować z państwem, chociażby na podstawie tych dokumentów, które zostały przekazane państwu, ale też nowych informacji, które mam nadzieję, że uzyskam w najbliższym czasie. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze chcę uzupełnić, ponieważ przy liczeniu, jak głosowaliśmy za wnioskiem kolegi Piotra Alczko, sprzeciw było nie 12, jak podaliśmy, a 11 i 1 za. Po prostu zaszła pani przeanalizowała tutaj i ilość radnych akurat będących na sali i tutaj zaszła ta pomyłka. Także tutaj wnoszę sprostowanie do tegoż głosowania. O jedną osobę było mniej na sali. Tak, no bo potem będziemy mieli problem. Dziękuję. Czy pan starosta jeszcze? Bardzo proszę. W związku z tym, że ja bym chciał opuścić obrady sesji, to prosiłbym, jeśli ktoś ma do mnie jakieś pytania, to po prostu w tej chwili postaram się od razu odpowiedzieć. Nie widzimy, dziękujemy.
Dobrze, dziękuję. To dziękujemy, panie starosto. Dziękujemy. Bardzo proszę, wolne wnioski, radny Piotraczko. Ja mam wniosek formalny do wszystkich radnych, także dobrze by było, żeby wszyscy byli radni na sesji, ponieważ dotyczy to naszego całego powiatu. Chciałbym złożyć wniosek formalny o ponowne przesłanie do wszystkich możnych, czyli posłów, senatorów, prezes Rady Ministrów, ministra infrastruktury, wojewoda, marszałek, dyrektor generalny, dyrektor dróg i autostrad w Białymstoku i Warszawie. Nasze stanowisko, które było jakby zredagowane 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przebiegu drogi Suwałki Białystok. Właśnie w ostatnim czasie, czyli teraz jakby ta przebieg tej trasy nabiera tu znaczenia, ponieważ są dwie opcje, które tą trasę jakby ma ona przebiegać. Albo Suwałk przez Ełk do Białegostoku, albo Suwałki Augustów dalej przez Suchowolę do Białegostoku. Na dzień dzisiejszy są zbierane podpisy pod tym właśnie wnioskiem, aby ta trasa, to trasa ekspresowa, tu chodzi o drogę ekspresową, czyli 2+2, ewentualnie 2+1 w niektórych miejscach, z obwodnicami Suchowoli, Sztabina, Białobrzegów, żeby ta trasa przebiegała jednak przez Augustów, ta droga ekspresowa. To ma się w niedługim czasie rozstrzygnąć, którędy ta trasa będzie przebiegała. Więc taki mój apel, aby to nasze stanowisko poprzeć, ponieważ doniesień medialnych wynika, że tylko Rada Miasta Suwałki podjęła taką decyzję i jeszcze Augustów. Natomiast my mamy takie stanowisko już 3 lata temu podjęte, więc nie wiem, dlaczego nas tu nie wymieniają, że my też chcemy, żeby ta droga ekspresowa biegła przez Augustów. Dla nas to jest szansa na rozwój, to jest całe uzasadnienie. Nie będę tego czytał teraz, ponieważ jest tego dużo. Rozwój naszego powiatu, naszego miasta i w ogóle tutaj naszych mieszkańców bardzo zależy od tej trasy właśnie przebiegającej przez Augustów. Jakby stara trasa, która w tej chwili jest, natomiast nie przez Ełk. Nikomu nie będzie się opłacało jechać 30 km dalej. I tu w ogóle ochrona środowiska, wszystko się kłania, że jednak ta trasa powinna przebiegać przez Augustów. I taka prośba do radnych z naszego powiatu, aby jednak ponowić jeszcze to stanowisko i przekazać wszystkim, którym wymieniłem przed chwilą, ponowne, że już my to podjęliśmy to 3 lata temu i jakby dalej chyba tak mi się wydaje, że to popieramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pragnę wyjaśnić, że starostowie biorą udział w tej chwili w spotkaniach. Takie stanowisko przygotowuje nasz pan sekretarz i takie stanowisko w najbliższym czasie będziemy przejmowali. Chcemy też, żeby to stanowisko było skorelowane z większością rad powiatów. W ramach konwentu te rozmowy też są prowadzone. Także starostowie są na bieżąco, jeżdżą na te spotkania i takie stanowisko jest przygotowywane. Nie będzie jeszcze za późno, natomiast chcemy, żeby to było takie spójne ze społecznością z tego regionu. Także takie stanowisko jest przygotowane i nad tym pracuje, tak jak powiedziałem, starostowie i pan sekretarz. I... Tak, i musi być kompleksowo. Bardzo proszę, panie sekretarzu, proszę do mikrofonu, panie sekretarzu. Wiemy o tym, że taka uchwała została podjęta parę lat temu, ale po rozmowie z panem starostą są dwie opcje, czyli pan starosta rozmawiał już ze starostami na konwencie starostów i najprawdopodobniej będzie to wystąpienie konwentu starostów województwa podlaskiego rozstrzygającą tę kwestię. Natomiast jeszcze chciałby się skontaktować z samorządowcami z powiatu sejnyńskiego, ponieważ to też jest bardzo ważne. Sejnyńskiego, bo z gminami, czyli chodzi o wójtów, czyli tak. Z Krasnopola, bo wiemy o tym, że przebieg tej drogi, my samorządowcy chcieliby, żeby ta droga krajowa biegnąca do przejścia granicznego w Ogrodnikach na całej jej trasie, a od Białegostoku nawet do przejścia była dwupasmowa, czyli 2+2. Wtedy usprawniłaby to ruch transportu międzynarodowego, ale boją się niektórzy samorządowcy, że spowoduje to wprowadzenie transportu ciężarowego. Zwłaszcza GIP, gdzie tam jest ciężki teren do wprowadzenia już jakiejkolwiek modernizacji tej drogi
S9 naszej, Białystok przejście graniczne, ale tutaj pan radny, starosta nad tym pracuje i nie wiemy, czy to będzie wspólne wystąpienie samorządowców powiatu sejnyckiego, czy też wspólne wystąpienie starostów województwa podlaskiego. Ale takie wystąpienie po tym, jak interpelację złożył pan poseł Jarosław Zieliński, bo też jest taka interpelacja pana posła dotycząca tejże sprawy, mówiąca o tym, że oprócz tej drogi łączącej Ełk Korycin, czyli tej Wikarpatia, tak, nie jest również wprowadzenia Via Baltice prowadzonej przez Augustów tego wariantu 2+2. Jedno z drugim się nie wyklucza, ponieważ teren naszego powiatu czy tego regionu północno-wschodniego Rzeczypospolitej no jest troszeczkę komunikacyjnie wykluczony. Sami państwo wiemy to wszyscy, poruszając się po drogach naszego województwa. I taka interpelacja pana posła Zielińskiego, która też mówi, mamy interpelację Rady Miasta w Suwałkach, mamy powiatu augustowskiego i sądzę, że jeżeli nie będzie konsensusu dotyczącego takiej sytuacji, że albo stanowiska samorządowców powiatu, to powiat na pewno jeszcze raz ponowi swoją interpelację, ta, która była podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze są wolne wnioski? Nie ma. W związku z tym, drodzy państwo, zamykam obrady 23. sesji Rady Powiatu Sejmowskiego. Życzę miłego dnia. Weekend.